Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam na uroczystym oddaniu do użytku nowego budynku Szpitala Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Bardzo się cieszę, że wraz z nami są nasi wykrupowani przyjaciele. Jest z nami pan poseł Kilion Muniama. Bardzo serdecznie witam. Jest z nami wicemarszałek województwa wielkopolskiego, pan Wojciech Jankowiak. Jest z nami przewodnicząca sejmiku województwa wielkopolskiego, pani Zofia Szalczyk. Również bardzo serdecznie witam. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo gorąco. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to dzień bardzo ważny, dzień niezwykle uroczysty, dzień, w którym spełniają się marzenia samorządowców powiatu grodziskiego, ale też dzień, w którym wypełniają się oczekiwania mieszkańców powiatu grodziskiego, oczekiwania na dobry, nowoczesny budynek szpitala w Grodzisku Wielkopolskim. Jestem przekonany, że w tym nowym, nowoczesnym budynku wszyscy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy powiatu grodziskiego, będą mogli liczyć na profesjonalną pomoc medyczną udzielaną w dobrych warunkach.